Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwartu. Co dzisiaj? A dzisiaj nie wiem co. Zastanawiam się. Ten skarb chciałem zrobić, ale powiem Wam, jest to troszeczkę trudne. Nie wiem, czy chce mi się szukać tego wodospadu, bo to jest jak szukanie igły w stogu siana prawie. Na tej mapie, no ciężko się tutaj w tym zorientować tak naprawdę. Chciałbym ewentualnie znaleźć Sebastiana. Może się nauczę Avada Kedavra. No bo nie wiem, jak inaczej mógłbym się nauczyć, jak nie od niego. To jest jedyna osoba znana mi, która potrafi tutaj gdzieś czarną magię. Więc ja pamiętam, że on gdzieś tutaj był, przy tej wiosce, bo to jest Feldcroft, to jest jego rodzinna wiocha. Więc może przeniosę się do Feldcroft i go poszukam. On gdzieś tutaj mieszka. Okej. Okay. Dobra, Sebastian, gdzie ty będziesz? Szkoda, że tu nie można wyszukać, gdzie są bohaterowie niezależni. A może można? A ja nie wiem, więc piszcie w komentarzach, jeżeli jest taka możliwość. Sebastianie, wydarzyło się zbyt wiele. Muszę od tego odpocząć. Tęsknię za wujem Salomonem. Potrzebuję czasu. Czasu tu jest napisane. Zawsze będę cię kochać, ale nie wiem, czy zdołam ci wybaczyć. Anna. Okej. Okay. Mamy kolejny jakiś liścik. List od Sebastiana Saloa do jego siostry Anny. O, może w końcu znajdę Sebastiana. List Anny, a od Sebastiana liści gdzie jest? Zabrałem go. Czy to po prostu jest list, który mam przekazać Ani, jak ją spotkam? Chyba tak będzie, bo tutaj go nie znalazłem. Ale mamy tu jeszcze list od Anny Salou do Sebastiana Salou. I co? I też nic? Jak to? Jak to? Może to już wcześniej miałem i dlatego tego nie ma. Może tak być, nie będę mówił, że nie. Ja sobie tutaj to tylko tak przeklikam, żeby nie było tych wszystkich pytań, nie, wykrzykników w zasadzie. No to wykrzykniki są, że coś nowego. Tu jeszcze są. Co tu jeszcze jest? A, tu jeszcze. Talenty. Talenty! O! Czarna magia. Wymagany poziom 22. Musisz być w stanie rzucić Avada Kedavra, aby odblokować ten talent. Kurczę, no. Jak ja to mam zrobić? Jak ja się mam nauczyć tego czaru? Dlatego też się nie nauczyłem niczego, bo chciałem sobie to zostawić. No dobrze, niech to tak będzie, że to zostawię. Mamy kolekcję. 82 z 5.
Gdzieś tu mamy coś nowego, na razie nic nie widzę. Wykrzyknik jest, więc coś musi być i na pewno będzie, bo przecież w ostatnim odcinku nawet zebrałem jakiś stół. O, jest tutaj na przykład, o, to. Parę rzeczy się tam gdzieś pojawiło nowych, odnośnie znalezionych różnych rzeczy, ale to chyba chodziło tylko o tą, tak jest, ten posąg, to mamy znowu, a to z różdżkami drugi raz, bez sensu. W dwóch miejscach chwyt różdżek. O, no tu gdzieś będzie pewnie ten stół. No po co by tu jeszcze mogło, znaczy jeszcze coś gdzieś tam się chyba znalazło. Tu mamy ten stół, widzicie. Tak jak mówiłem. Jeszcze sporo tego, jeszcze 60 prawie, bo 59... 59 ozdób różnych, które mógłbym wykorzystać w domu. Co jeszcze tu jest? A nie zauważyłem wykrzyknika. A jest, tak. To też faktycznie ostatnio znalazłem wysoki łuk. I teraz chyba już wszystko, tak jest. Tu mamy wszystko, tutaj mamy ten, bo chciałem się najpierw nauczyć Avada Kedavra, więc dlatego. I to co tu mamy? Pokój życzeń 56%, strony przewodnika 87%, eksploracja tylko 21%. Czyli tak naprawdę to z eksploracją mam tutaj największy problem, jeżeli chodzi o procent po przejrzenia wszystkiego, co tutaj jest możliwe do zrobienia. Okej, to ciekawe. Wydawało mi się, że latałem dosyć sporo i sporo rzeczy widziałem. Ale jeśli nie, musiałbym spróbować się z kimś, bo tutaj level chyba mi się wydaje, że powolutku mi się zbiera do 34, więc może wystarczyłoby z kimś zawalczyć, żeby... Rebellion. Padł mi niedługo nowy level. Tu jest jakaś skrzynia. Nie. Różdżka. W sensie rączka z różdżki. Tu nic nie ma ciekawego. Kurczę, myślałem, że gdzieś znajdę tego Sebastiana i będzie z głowy. A nie pamiętam, gdzie on mógł pójść. Zamek Rockwood. Południowy Feldcroft. Dobra, pójdę sobie tam, bo tu nie byłem, widzę. Pójdę, w sumie to polecę, nie pójdę, będzie szybciej. Rebellion. Jaki to był klawisz? Znowu zapomniałem. Ale mam. Pod tabem to było. Teraz pytanie, w dobrą stronę lecę, czy nie? Tak, to jest dobra strona. To lecimy. Południowe Feldcroft, tak to by było napisane? Tutaj jest. Szybko doleciałem. Rebellion. Dobra, no i mamy kominek. A tu coś... O, a tam co to jest takie duże?
Aha, to było widocznie, dobra. Już się zastanawiałem, co to jest. Tutaj mamy zagadkę Merlina? Co to jest? A nie. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Tylko musiałbym poczekać do nocy. Zrobię to. Bo aż jestem ciekaw, co tu zobaczę. Jakoś tak to było, nie? I co? I czekaj. F. Poczekaj tutaj, by przesunąć czas z dnia na noc lub z nocy na dnia. Tak. Chcę noc. Knowing the meat, he's likely studied her. Jak to tutaj było? Tak, to będą te gwiazdy. Zegar. Ta-da! Mamy dwa jeszcze do zrobienia takie. W razie czego. No dobrze. Tak jak mówiłem, jak coś się gdzieś po drodze nazbiera, no to warto. Znaczy coś się znajdzie, to warto to zrobić od razu. Mieć święty spokój. Choć potem z drugiej strony ciężko zapamiętać, gdzie coś się zrobiło i jak zostaną tak jedna, dwie rzeczy do zrobienia z danej misji, to ciężko potem znaleźć, gdzie to jeszcze było niezrobione. Dobrze, co ja tu mogę zrobić ciekawego? Albo nieciekawego. Może spróbuję z kimś zawalczyć i dostać wyżej level. When we're done here, I'm going to... The bravery works in great such arrogance. Tam widziałem gobliny, więc może spróbuję się ich pozbyć. A co to jest? Zwiadowca popiołków, tak? Jeszcze jednego potrzebuję. O, i będzie setka. Super. Też dobrze byłoby. A tam jeszcze. Widzę czerwone tam, więc tam jeszcze będą popiołki, więc może zrobię to. Gniazda wyposażenia są pełne, tego się obawiałem. Bo chciałem mówić, że trzeba pójść do pokoju życzeń po przedmioty, żeby je zidentyfikować, a później sprzedać. Czy ja tu przejdę? Dobrze by było, ale chyba nie. Że spróbuję tam górą, chociaż w sumie może tędy się da przejść do tego zamku gdzieś. Coś kojarzę, że tu można było skoczyć właśnie tak. Wingardium Leviosa. I tym razem można by tutaj znowu troszeczkę
wybić przeciwników. Bo już tutaj byłem, z tego co pamiętam. Ale chciałbym pokonać jeszcze ze dwóch popiołków. W zasadzie wystarczy jeden czarnoksiężnik. A, to są te... Myślałem, że to będą czarnoksiężnicy, a to są znowu gobliny. No trudno się mówi. Ale jak są gobliny, to i czarnoksiężników może znajdę. Nie? Trudno się. Dobra, popatrzymy troszeczkę. Czego to się nie udało? I znowu nie w tego, co chciałem. Cóż, nie na tym mi zależało. Myślałem, że to czarnoksiężnika spotkam, no trudno się mówi. Tam coś jeszcze jest, ale to chyba nie będzie czarnoksiężnik. Więc... Dobra, żeby nie przedłużać, wrócę od razu w sumie na pojuszeczeń. Zidentyfikuję przedmioty, pójdziemy do Hogsmeade. Do Hogsmeade. Po co? Po to, żeby je sprzedać. O, mamy tutaj dwie rzeczy, które mają lepsze statystyki niż te, które mam. Pięknie, to mi się podoba, więc zdecydowanie, nie tak, zdecydowanie muszę się temu przyjrzeć. Tutaj mamy ten, więc żeby się nie pojawiało, to tak. Co tu było? O, to jest niby lepsze i to jest wyjątkowe, serio. Nie legenda, a lepsza. To jest 26. W sumie to jest lepsze. Ciekawe to jest oczywiście dla mnie, no ale skoro współczynniki ma lepsze, no to jest lepsze, nie? Nieważne, czy przedmiot legendarny, czy nie. Dobra, biorę te rękawiczki. Tamte pójdą na sprzedaż. Dobra. Czapeczka. Nie było nic nowego. Wydawało mi się, że była czapka jakaś do identyfikacji. Nie wiem. A, tu jest czapka.
I czapka jest lepsza od tej, którą mam. Pomimo, że ja mam ulepszoną. Więc bierzemy kapelutek. Oczywiście za chwilę pozmieniam sobie z powrotem, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. Ja nosiłem którą czapeczkę? Taką ładną. Chociaż ja nosiłem też tą. Ta była fajna. Mam coś jeszcze fajnego? Chyba zostanę przy tej. Z tymi goglami, tak? Wracamy do gogli. Co my tu mamy? Szalik. Gorszy. Level. Dobra, to tak, zdecydowanie tak by... Aha! Bo ten mam założony z tego, co kojarzę. A nie, ten jest założony, bo już nie wiem, dlaczego tu jest... A, bo tutaj mamy skórkę założoną, dlatego chyba. Tak, to by było... Tak by to musiało być, nawet bym powiedział. Ja używałem szalika tego przez długi czas. Ten też ładnie wygląda. Ale niech będzie tak. Szaty. Lepsze. Biorę te. I tutaj sobie wezmę te skórzane smocze. Będziemy szli na smoka, tam potrzebne są takie. Smok się musi mnie przestraszyć. Te są też ładne. Tych też używałem często. Też są ładne, ale one w jaskini smoka się pobrudzą. Biorę skórę. Bardziej wytrzymała. I tak naprawdę chyba mam wszystko jeszcze tutaj. Tak, powiedział pan Szpak. Chyba mam wszystko. A, jeszcze tutaj. Dobra, to lepszego niż to, co mam, nie ma. Tak, jeszcze... Wygląd. Nie. To chyba nosiłem też swego czasu. To było ładne, ale chciałbym coś z drugimi spodniami. O, na przykład to. Ma nic takiego, on to też nosiłem. Ubiór Kowalski. Kurczę, nie ma takich fajnych. O, to jest też dobre. Wysokie buty. Może być. Niech będzie.
Dobra. 34 level mam. Czy mi się wydawało. Padł mi level. Dobra, no to tak. To co mam założone, ulepszamy. Czego brakuje? Pióra Memrodka. O kurczę. Dobra, ale powiedzmy, że mam już trochę ulepszone. Tutaj mam na maksa. Świetnie. Tutaj nie mam nic, więc spróbujemy to ulepszyć. Pióra Świergotnika. Też nie mam. Tutaj mam na jeden ulepszenie, więc zaraz pióra Świergotnika, to dwa już potrzebuję. Kurczę, no. Czy ja mam Świergotnika w swoim tym? I tu też znowu pióra Świergotnika, to już trzecie potrzebuję pióra Świergotnika. I... Memrodka potrzebuję tutaj. Dobra. Nie ma co. Zwijamy się do Hogsmeade. Do Hogsmeade i tutaj mamy misję jakoś splątać sieć. Co to jest? Dlaczego tego nie zrobiłem? Porozmawiam z Crispianem Danem. Magiczny wzór wyczarowania. Serio? Dlaczego ja tego nie mam zrobionego? Dobra, pójdę tutaj. Chociaż mogę tam na górę. Nie wiem, czy tutaj sprzedam to, co chcę sprzedać. Ollivanders. Może u Ollivandera sprzedam coś. Wiem, że tu są różdżki, ale może pan Ollivander będzie chciał kupić coś, nie coś ode mnie. Albo i nie. Rebellion. Niestety. Myślałem, że coś mu opchnę. Ale tak jak mówiłem, Ollivander to tylko różdżki, więc... You're back. Nice to see you again. Tak, wróciłem. What are we looking for today? Czego szukam? Raczej co chcę sprzedać. Chyba są tylko rzeczy te, które nie są założone, nie? Więc mogę sprzedać wszystko. Nie, pójdę zobaczyć też jeszcze ubrania tam u góry. Może tam będzie miał do sprzedania coś, co będzie lepsze niż to, co mam. Wiecie, to generalnie tylko ułatwi mi trochę sprawę z ostateczną misją. Świetnie. Czy chcę miotu? Nie chcę miotu. Mam jedną, wystarczy. Hope to see you again. See you. Nie, no popatrzę. Przede wszystkim to ta misja. O, to jest ważne. Ja muszę tą misję zobaczyć. Co tutaj w ogóle jest? A, to muszę wejść chyba tutaj, bo to... Tak, będzie trzeba wejść tutaj. Czyli to jest chyba... To czy tamto? Chyba to. Tak, to jest to. I co my tu mamy do zrobienia? Dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem? Kto to jest? Oh, I do hope Mary and her neighbors aren't harmed. A może to jest ten, którego uwolniłem? Kurczę, już nie pamiętam, dużo tego było. Excuse me, sir. Are you all right?
Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Już tyle pozabijałem, że wiesz co? Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things. And they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about Czyli my będzie customers, trzeba pozbyć of course, się pająków. But it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Dlaczego pająki przejęły wioskę? Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Dlaczego się pan boi pająków? Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralyzed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Okej, dlaczego nie skontaktował się pan z władzami? Why didn't you ask the ministry for help? Dobre pytanie. I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout Old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. No cóż, zobaczę, co da się zrobić. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Sam to zrobię. Splątane sieci, pięknie. Mamy kolejną misję. No i faktycznie mam 34 level. Podoba mi się to, że wpadł mi kolejny level i jest to. I'm certain Mr. Pratt will learn to appreciate his new surroundings at the Hog's Head. Tą ostatnią. Was thinking of doing some redecorating myself before you stepped in. Dobra, to teraz jeszcze szybciutko do góry. Do góry, do góry, tam. Tam były sklepy, z tego co pamiętam. Tak, tak, tu jest ten rynek. Czy jakby to zwać? I tutaj było. Który to był sklep? Chyba ten. Derwisz Banges. Albo nie? Albo Gladragus Wizard War. Dobra, chyba tu. You're a mere slip of a thing. Tak, to tutaj były ubrania. Zgadza się. Hello there. Przyszedłem po jednej Ready for a little tutaj change in fashion, więc. Are we? Plenty to tak, choose from here, so take your time. Take your time. A że tak powiem, coś, co mogę zerknąć? W sensie zidentyfikowanego by mnie interesowało i. Nie, on to nic nie ma, badziewie jakieś, kurcze. Gdzie są te legendarne rzeczy, które kiedyś miał? Jak dobrze pamiętam, tu legendy kupowałem u niego. Jak to jest, że teraz ma taki badziew? Ja lepsze rzeczy znajduję. Mam tyle hajsu, nikt nie chce ode mnie nic fajnego mi dać za ten hajs. A jak pójdę jeszcze raz, pewnie to samo będzie. Plenty for your perusal today. Take your time. No niestety.
Ale są na 35 level rzeczy widać, więc to jest pewien plus, ale niezidentyfikowany, koszt 0. Ciekawe. No nic, no. Jeszcze raz podziękuję i ciao. Już tu nie przyjdę. Z takim sprzętem ty chcesz handlować, serio. Kolego, ty tutaj po... O nie, no nie ma szans. Dobra, to gdzie my powinniśmy polecieć tak naprawdę? Gdzie jest ta wiocha? Mapa świata. A, dość niedaleko. No więc... Zróbmy, że tak powiem, w ten sposób. Szybka teleportacja. This must be Arryn-shire. I'd best keep an eye out for spiders. No. O! Atakują! Szybko poszło! Bombarda! Glacius! Skoczyłem do domu. No dobrze, ale zawsze jakaś ta ochrona, nie? Surely that's the last of them. To co mi się wiadomo, to się wyleczę zaraz, nie? O, właśnie, na to czekałem. No bo już jest po walce, szkoda buteleczki wykorzystywać, nie? Po co? Coś jeszcze? Czy to już koniec misji? Odszukaj Mary. Aha, czyli nie koniec myśli. Misji. W każdym bądź razie z pająkami sobie poradziłem. Dosyć nawet bym powiedział łatwo. Nie było większych problemów. I na dzisiaj to będzie tyle. Także tą misję sobie dokończymy w następnym odcinku. Nie wiem, czy będę znowu próbował pójść zabić smoka, czy coś innego. Zobaczymy. Ale na dziś to tyle. Życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia w następnych odcinkach z Hogwartu. Jesteśmy tak naprawdę na finiszu, więc już może się ta seria skończyć. Tak naprawdę lada dzień, a w zasadzie tydzień, bo tak liczę, że może to będą z rapta 5 odcinków, jak dobrze pójdzie, max, ale oczywiście będę mógł to przedłużać, bo tu jeszcze jest sporo do zrobienia. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Piszcie też w komentarzach, czy chcecie, żebym robił wszystko, co jest do zrobienia, czy po prostu tyle, żeby udało mi się zrobić całą fabułę. I na dziś to tak powiedziałem tyle. Także do zobaczenia i widzimy się w następnych odcinkach nie tylko z Hogwartu, bo pamiętajcie, Runes of Magic cały czas w sobotę się pojawia i raczej długo tam jeszcze będzie gościł. Od czasu do czasu, jak pewnie zauważyliście, pojawia się też Heroes of Might and Magic 2 i pewnie będą też kolejne odcinki z tej gry. Także dla miłośników Heroesów też coś się tam co jakiś czas będzie pojawiało. Zazwyczaj w piątki. Także to chyba jest dobra informacja dla co niektórych moich widzów. Także do zobaczenia. Cześć.